wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Trzy rodziny zamieszkają niebawem w bloku przy ulicy Rodzin Rylskich w Suwałkach. Trwają procedury odbiorowe, poinformował dzisiaj suwalski ratusz i zapowiedział, że w styczniu z nowymi najemcami zostaną zawarte umowy w dobrze znanej tu formule od najemcy do właściciela. Do nowego budynku wiodą dwa wejścia. W każdej klatce schodowej są windy. Naziemna część jest całkowicie podpiwniczona. Na tej właśnie kondygnacji znalazł miejsce podziemny garaż na 43 samochody. Ale miejsc postojowych nie powinno zabraknąć, ponieważ kolejne 32 znajdują się na zewnątrz. Mieszkania, do których nie mogliśmy wejść, bowiem budynek jeszcze nie jest dostępny, są pod klucz, zapewnia magistrat. Są to lokale o bardzo zróżnicowanej powierzchni, od niewielkich, jednopokojowych z metrażem zaledwie 28-metrowym do czteropokojowych mającym ponad 70 metrów kwadratowych. Jak podał dzisiaj serwis umsuwałki.pl, miejscowy ZBM TBS planuje już kolejną tego rodzaju inwestycję. Drugi z bloków ma zawierać 39 lokali mieszkalnych, również ma znaleźć się w nim podziemny garaż. Ankietowani mieszkańcy Suwałk określili już nawet swoje preferencje co do standardu mieszkań. Największym powodzeniem mają cieszyć się te trzypokojowe, ale nieco mniejsze, złożone z dwóch pokoi i kuchni, też leżą w kręgu zainteresowania ewentualnych przyszłych najemców. Tyle, że ta inwestycja jeszcze nie jest zupełnie przesądzona. Wprawdzie jeszcze w tym roku suwalska spółka ZBM TBS zamierza starać się o wsparcie finansowe. Jeśli wszystko pójdzie gładko, realne będzie rozpoczęcie robót w ostatnim kwartale nowego roku, a ich zakończenie za 2,5 roku.